Dzień dobry, dzień dobry. A witam wszystkich, tu Tomek SP9, Tadeusz Ludwik. Dzisiaj ogarnąłem program do nagrywania z pulpitu komputera. Nawet całkiem fajnie to działa, nazywa się Simple Screen Recorder. No, program na Linuxa. Używam Linuxa, dystrybucja Mint. Nie przypuszczałem, że będzie jakiekolwiek oprogramowanie. Co prawda wcześniej nie szukałem, bo nie miałem potrzeby. Natomiast dzisiaj sobie tak pomyślałem, że może coś bym dla Was nagrał z komputera. Tak naprawdę konkretnie chodzi tutaj o łączności cyfrowe. Ja w łącznościach cyfrowych jestem laikiem. Umiem robić, że tak powiem, te łączności cyfrowe. Natomiast ja nie znam wszystkich tych technicznych aspektów i co wszystkie te różne rzeczy w tych programach oznaczają. Dla zainteresowanych jest taki poradnik do ściągnięcia w internecie w wersji PDF Krzysztofa Dąbrowskiego. Wydał on kilka takich różnych poradników. Ja mam aktualnie ich 9 i tu mamy poradnik o APRS-ie, C4FM, łączności cyfrowe na falach krótkich, tam jest głównie PSK, RDTY i tak dalej. Poradnik też, dwa poradniki DMR, poradnik DMR skrócony. I to, co nas interesuje, to właśnie technika słabych sygnałów, czyli konkretnie FT8. Ale mamy też JS8 call, jest FT4. To widzę, że nawet chyba w dwóch językach. Jest to po polsku, jest tu omówienie w ogóle tej emisji, na czym ona polega. Omówienie też oprogramowania WSJTX na przykład. Także w wolnej chwili możecie sobie poczytać, o co w tym wszystkim chodzi. Są też tutaj wskazówki, jak skonfigurować oprogramowanie. Cały PDF ma 76 stron. Ja nie miałem jeszcze okazji, żeby się z tym zapoznać. Może kiedyś w wolnej chwili się doszkolę. Po pierwsze, to co mamy po prawej stronie, to jest program WSJTX. Jest on do pobrania dla Windowsa, dla Linuxa, bodajże też dla macOS. Na szczęście dla Linuxa właśnie jest. I tak moja przygoda się zaczęła z FT8, tak naprawdę z ciekawości, żeby zobaczyć, jak to działa i czym się różni od tych pozostałych, starszych typów, że tak powiem, emisji cyfrowych. Wszystkich tutaj funkcji i tych oznaczeń, tak jak mówiłem, nie znam. Może pokrótce opowiem tylko kilka z nich, które pozwolą rozpocząć pracę na FT8. W ustawieniach tego programu WSJTX mamy kilka takich zakładek, wypełniamy nasz znak, nasz lokator. Tu generalnie jako tako zostawiłem to, co było domyślnie. Tutaj zaznaczyłem takie opcje, wedle tak naprawdę uznania. Nie kojarzę dokładnie teraz, co za co jest odpowiedzialne, ale tak to mniej więcej jest, nie? Dalej, TX Watchdog 6 minut, o ile pamiętam, tak, w momencie kiedy robimy CQ i robimy CQ przez 6 minut, nikt się nam nie odzywa, to automatycznie po 6 minutach jest, że tak powiem, ta transmisja przerywana, radio. Oczywiście podłączyć tutaj do radia trzeba. Mam pod USB 1 tutaj, że tak powiem, sparowany pod Linuxem. PTT, metoda PTT miałem jako VOX, ale nie chciał mi to działać, więc przez kata, czyli przez kabel USB trzeba. Prędkość tutaj 9600. Można ustawić każdą dowolną inną prędkość. Ważne, żeby w radiu była ustawiona taka sama. Nie będę dzisiaj omawiał ustawień w samym radiu, bo tam jest trochę tego. Nie wiem do końca, co za co odpowiada, przynajmniej nie wszystkie tam ustawienia.
Możecie sobie na YouTubie znaleźć, jak ustawić FT8 inaczej, jak ustawić radio pod FT8, nie? Jest trochę tych filmów na YouTubie, one się mniej więcej pokrywają z tymi ustawieniami i pozwolą Wam w ciągu paru minut radio ustawić, żeby to działało, nie? Tak samo jak tutaj z tymi ustawieniami, też nie wiedziałem co, na kilku filmach zobaczyłem, że tak ma być, tak ustawiłem i tak mi tutaj działa, nie? Mode tutaj na non, speed operation non, można zrobić test cut, świeci się na zielono, czyli że jest połączenie. Audio, trzeba mieć oczywiście moduł do emisji cyfrowych, trzeba go podłączyć do komputera, a dokładnie pod kartę dźwiękową. Fajnym rozwiązaniem jest dodatkowa karta dźwiękowa. Do tej pory podłączałem się kablami audio, czyli słuchawki, mikrofon do komputera bezpośrednio. Na froncie komputera też jest wyjście i wejście, natomiast to powodowało, że karta dźwiękowa była zajęta. Nie mogę w tym samym czasie odtwarzać jakichś tam innych rzeczy na komputerze, nie wiem, coś na YouTubie, muzyka, jakieś tam dźwięki, powiadomienia, to po prostu przestało jakby działać. No nie słyszałem tego, nie? Więc padłem na pomysł, żeby właśnie kupić kartę dźwiękową na USB, jakąś taką w miarę najtańszą, nie wiem, za kilkanaście złotych i po prostu wybieram sobie osobno kartę dźwiękową, nie? FT8 mam pod kartę dźwiękową na USB, a karta dźwiękowa, która jest na płycie głównej w komputerze, służy mi po prostu do innych rzeczy, nie? Mogę sobie czegoś w międzyczasie po prostu słuchać, a na drugim monitorze pracuję na FT8. Tego tu nie ruszałem, nie zagłębiałem się tak naprawdę, co tu można z tym zrobić. Reporting. Prompt me to log QSO, czyli po każdym po prostu zrobionym QSO otwiera się małe okienko i możemy daną łączność zapisać automatycznie do logu, do pliku ADIF, który możemy potem zaimportować do programu logującego na komputerze, a potem z kolei można też wyeksportować sobie do logerów elektronicznych typu EQSL, LOTW itd., itd. Jest to opcja, żeby logowało automatycznie, natomiast jest to contesting only. Nie wiem, czemu to miałoby nie działać na zwykłym, nie próbowałem. Natomiast myślę, że lepsza opcja, żeby po prostu okienko się otworzyło, żeby móc zaakceptować albo ewentualnie anulować, bo bywały przypadki, że ja komuś potwierdziłem QSO, u mnie się pojawiło okienko, zapisałem, a tamten dalej jakby no, nie otrzymał tego mojego potwierdzenia i dalej do mnie się odzywał, żeby mu potwierdził. No to okej, no to mu potwierdziłem, żeby u niego to się to potwierdziło, no i u mnie się potwierdziło drugi raz, także po prostu z tego ADIF-a musiałem albo skasować to drugie QSO, albo po prostu to okno, które się otworzyło, po prostu zanulować, żeby mi tej drugiej łączności nie zapisało do pliku, nie? Także tak, można tutaj raporty, żeby w komentarzach, nie jest to w sumie potrzebne, bo raporty i tak się zapisują tam, gdzie mają być, czyli RX i TX. Enable reporty z powodem, czyli po prostu na wszystkich serwisach, które tam odczytują ten nasz sygnał wysyłany, żeby to było po prostu raportowane na takich stronach internetowych i można właśnie zobaczyć, gdzie nasz sygnał dociera. Tutaj możemy skonfigurować możliwość wysyłania jakby tych informacji tutaj stąd do zewnętrznego źródła, na przykład na telefon albo na tablet. Tam możemy uruchomić taki program jak USJTX Monitor. To działa tylko i wyłącznie po Wi-Fi, co pozwala nam na to, że powiedzmy, że w jednym komputerze mamy Radio Shacka i to sobie tutaj monitoruje, co się dzieje na paśmie generalnie w FT8. Z tabletem, z telefonem jesteśmy w innym pokoju, możemy obserwować, co się dzieje na tym paśmie, to raz. Jeżeli zobaczymy, że jakieś ciekawe kraje się pojawiają, no to możemy przejść do Radio Shacka i spróbować łączności zrobić z tymi ciekawymi krajami, nie? Ja to zrobiłem tutaj tak, że tu mam skonfigurowany adres i te informacje mi się wysyłają do programu Grid Tracker. To za chwilkę Wam o tym opowiem. Natomiast z Grid Trackera mi się z kolei forwardują te pakiety właśnie na aplikację WSJTX Monitor. I fajnie to działa, nie? Częstotliwości tutaj nie zagłębiałem się, kolory to jest fajne.
Tu generalnie możemy sobie zaznaczyć, jakie kolory nam się mają tutaj nam pojawiać w tym oknie. A i tutaj bodajże też. Natomiast tyle tych kolorów jest, że no nie idzie spamiętać, jaki kolor za co odpowiada, więc ja mam tylko trzy. Czerwony to jest, jeżeli tutaj w tym oknie, że tak powiem, zobaczył swój znak, po to, żeby po prostu wizualnie spośród tych wszystkich tutaj komunikatów wyłuskać, że ktoś mnie tutaj woła albo ktoś odpowiada na moje zawołanie. New call, czyli generalnie tutaj na niebiesko. To są staty, z którymi jeszcze nie zrobiłem łączności. Na biało to są staty, z którymi mam łączność. Wtedy wiem, że nie mam sensu po prostu z nimi ponownie robić łączności, zwłaszcza w tym samym dniu. I na żółto, no na żółto to po prostu jak ja będę tutaj wołał, nie? Także istotne kolory to jest, jak ktoś wywołuje mój znak. I nowa stacja, z którą nie miałem łączności. Na biało miałem. I to tak naprawdę mi wystarczy. Reszty tutaj nie ustawiałem, w zaawansowanych też nie ustawiałem. Także z grubsza tyle tutaj z ustawień. Także mamy tutaj tą aplikację. Trochę tutaj tych ustawień nie jest tak naprawdę. Tutaj jako tako nic nie ruszam. Tutaj są komunikaty, które są w sumie automatycznie wysyłane. Tutaj mamy poziom odebranego sygnału. Tutaj mamy poziom nadawanego sygnału. Nie będę tutaj akurat się za mocno zagłębiał, nie mam aż takiej wiedzy, nie chcę też nikogo wprowadzać w błąd. Natomiast tutaj, co ciekawe, możemy sobie zaznaczyć Seeky Only, czyli tutaj w tym oknie może nam się wszystko pokazywać, co się dzieje generalnie na tej częstotliwości, czyli 7074 MHz, albo tylko i wyłącznie samą CQ. Gdybyśmy to wyłączyli, to byśmy mieli trochę tutaj, że tak powiem, śmietnika, nie? O, to jak tutaj. Bo tu tam się wyświetla tak naprawdę na częstotliwości odebrane, czyli tutaj. To może sobie wybrać po prostu, gdzie nadajemy, gdzie odbieramy dany sygnał i to będzie nam się tu wyświetlać. Natomiast tutaj się wyświetla wszystko, co tutaj się dzieje, nie? Akurat nas to nie interesuje, bo to jest tego po prostu za dużo, nie? Robi się z tego śmietnik. Tutaj możemy stąd wykasować na czysto. Tutaj też chyba się gdzieś dało, ale nie pamiętam, nieważne. CQ only, także nam tutaj się pojawią tylko CQ. Natomiast aplikacja Grid Tracker, czyli możemy sobie tutaj wgrać nasz plik ADIF i na czerwono akurat nam pokazuje stacje czy też regiony, z którymi mieliśmy zrobioną łączność. Możemy oczywiście to wyłączyć i możemy tylko live. Niebieskie to są stacje, które akurat się komunikują z innymi stacjami niż z nami. Tu jeszcze mamy zielone. O, zielone, czyli po prostu wołają CQ. Tu generalnie band activity to jest to, co moja antena odbiera. Także program WSJTX jest połączony grid trackerem. Tu mi pokazuje, kto woła, ale też pokazuje mi, gdzie mój sygnał dociera. Tutaj można sobie ustawić czas, nie? Czas wstecz tak naprawdę. Mogę ustawić maksymalnie jeden dzień. No i dalej to gdzieś tutaj o Svalbard. Tylko stamtąd nikt nie woła, przynajmniej nikogo nie widziałem, żeby ktoś wołał, no ale ktoś odbiera mój sygnał. Tu jeszcze mamy Chiny. A kiedyś też gdzieś tam była Australia, Ameryka Północna, Południowa. Ta mapa trochę wolno tu działa, bo tu sporo jest tutaj tych danych, ale też jednocześnie nagrywam tutaj cały ekran, więc to też pożera, że tak powiem, moje zasoby. Ja najczęściej ustawiam sobie na 10 albo na 5 minut. Propagacja często się potrafi szybko zmieniać, więc wydaje mi się, że takie 5-10 minut to jest taki optymalny czas, który pokaże nam warunki propagacyjne i też po prostu jakie stacje w danym czasie wołają, nie? Jaki jest generalnie ruch, chociażby tutaj w tym regionie, nie? Nie będę tutaj pokazywał wszystkich ustawień,
bo to trochę czasu by zajęło. Natomiast na YouTubie, jak poszukacie sobie Grid Tracker, jest kilka filmików, które omawiają całą funkcjonalność, czyli przycisk po przycisku tak naprawdę. Jeżeli nie chcemy, żeby nam się pojawiały te tutaj wskaźniki, gdzie jesteśmy słyszeni, to możemy to po prostu wyłączyć, jeżeli nam to przeszkadza. Natomiast ja lubię to mieć włączone, bo po prostu pokazuję w danym momencie, jak to wygląda. Czy jest sens wołać, czy jest sens się do kogoś próbować dowoływać. Jakiś tam ciekawy wskaźnik jest. Może pokażę wam w takim razie, jak zrobić taką pierwszą łączność. Tu są te komunikaty, które możemy w sumie zmienić. Od 1 do 5 to są komunikaty, które muszą być, bo one idą automatycznie, natomiast ten ostatni możemy, powiedzmy, że dowolnie zmienić. Jesteśmy w terenie, to możemy sobie dopisać łamane przez port, bo ja pracuję z domu, więc normalnie wpisuję CQ znak i 4-znakowy lokator. Czemu nie 6? Nie wiem. Może dziś jest na to wytłumaczenie. Wydaje mi się, że przy takich łącznościach można by powiedzieć dalekich, czyli międzykrajowych, dokładny lokator nie jest potrzebny. Najistotniejszy jest kraj i tak naprawdę region, z którym robimy łączność, i też mój region, bo przy tych łącznościach międzykrajowych, czy to będzie plus, minus 100-150 km, to raczej nie ma żadnego znaczenia. W krajowych może tak. Jeżeli byśmy chcieli robić FT8 na paśmie 80 metrów, czy jeszcze gdzieś tam niżej, no to jak najbardziej, to wtedy dokładniejszy lokator byłby wskazany. I teraz tak, mogę po prostu zrobić CQ, robię Enable Transmit, auto generalnie, czyli po prostu klikam i zostawiam i on sobie woła i ktoś się odezwie, albo mogę dwukrotnie kliknąć na któryś znaku, żeby automatycznie odezwać się na czyjeś zawołanie, nie? I wtedy automatycznie przychodzi mi na komunikat TX1. Czyli ja do niego wołam, podaję sobie raporty, że otrzymałem, i RR73 to jest tak jakby zakończenie i potwierdzenie tego, że zrobiłem łączność, odebrałem raport i wpisuje mi się to potem do logu. Taką może w miarę prostą stację, która, że tak powiem, z którą jest spora szansa, żeby zrobić łączność. Tu sobie zobaczymy, tu mamy czas UTC, tutaj mamy siłę sygnału. I teraz może tak na szybko wam pokażę, bo znalazłem w internecie takie fajne zestawienie raportów, co one oznaczają. Mamy tutaj Włochy, minus 10 decybeli. Minus 10 decybeli WSJTX report. Minus 10 to mamy takie, no takie mocne S3, nie? Więc nie jest źle. Natomiast tu mamy minus 4. Minus 4 to mamy taką prawie czwórkę, więc nie tak źle. Rosja, plus 5 decybeli. Na 5 S-ów. To już bardzo fajnie. Bywa też tak, że minus 15 mamy, też się udaje z takimi stacjami zrobić łączność. Jak pamiętam, pisali gdzieś tam w internecie do takiego, jak widzimy, minus 20, minus 19, to jest takie max, czy minimum, tak? To jest też takie minimum, z którym można by zrobić łączność, nie? Która powinna się udać jeszcze. Tutaj mamy różnicę chyba w czasie, o ile dobrze pamiętam. Trzeba pamiętać, że generalnie program WSJTX musi być synchronizowany z czasem sieciowym. Może często w Windowsie nie jest to ustawione, trzeba to ustawić, żeby czas się z sieci pobierał, a nie żeby było ręczne. Musi być zgodność czasowa. Nie znam szczegółów, nie jestem w stanie tutaj wam powiedzieć, dlaczego tak działa, dlaczego tak jest i tak dalej. Być może chodzi po prostu o synchronizację czasu, żeby w odpowiednim momencie te komunikaty między sobą się transmitowały. Coś takiego. Myślę, że to jest to chyba w tym poradniku opisane. Gdzieś tam na pewno też wygooglujecie, też będzie o tym informacja. Ja nie zagłębiałem się, że tak powiem, jeszcze w ten temat. W Linuxie standardowo mam czas z sieci. Natomiast czasem bywa różnie, tak, że pomimo tutaj małej tej różnicy czasowej, to
to jest jakiś problem po prostu i się po prostu te łączności tutaj jakby, te komunikaty się zapętlają, nie? Wyczytałem, że do minus 2, już teraz nie pamiętam, albo do minus 1, albo do minus 2 jest w porządku. Im bliżej 0, to tym lepiej tak naprawdę. Czyli jak mamy 0,1, to jest fajnie, 0,2 to jest też spoko, minus 0,1 to też jest dobrze, natomiast minus 2,3 to już może być problem, żeby zrobić z nim łączność, bo jest za duża ta różnica. Także zobaczmy sobie tak, siłę sygnału minus 4,02, teoretycznie z Finlandią powinno być ok. Dwa razy kliknąłem, enable auto TX, oczywiście pierwszy komunikat leci. Radio wam nie pokażę, ale generalnie on tutaj sobie nadaje. To byście musieli sobie doczytać, o co tutaj dokładnie tu w tym chodzi pasku. Próbujemy jeszcze raz, dochodzi i od początku leci i znowu woła. To jest chyba po prostu jakiś, nie wiem, czas ustawiony pomiędzy komunikatami, żeby, nie wiem, radio mogło odpocząć może po prostu do następnego zawołania. Tak sobie to tłumaczę, też nie zagłębiałem, bo to trochę jest tutaj tych informacji, których trzeba wyczytać, doczytać, zapoznać się, jeżeli chcecie oczywiście zagłębić się dokładnie, co te rzeczy wszystkie oznaczają, nie? To lecimy trzeci raz, jak widzicie. Trzeci raz go wołamy, ja już to wyłączę, widocznie goś mnie nie odbiera, albo nie wiem co. Co trochę dziwne, no bo teoretycznie powinno być wszystko w porządku. Ale jest taka Białoruś. Teoretycznie, no sygnał jest spoko. Ale ktoś już nas uprzedził. Jak ktoś nas, że tak powiem, uprzedzi i wchodzi nam, że tak powiem, w tę transmisję, to nasz tutaj automatyczny TX się wyłącza. Finlandię na razie sobie odpuścimy. Spróbujemy Ukrainę. Z tą stacją już miałem chyba wcześniej łączność. Ten raport mamy dobry, więc my go dobrze odbieramy. Jak on nas odbierze, to nie wiem. No i znowu ktoś nas uprzedził. Rosja. A spróbujemy tą Rosję. Jest minus 2,3. Może się nie udać, ale zobaczymy. Tak jak widzicie na mapie, pokazuje nam, z którym obszarem tutaj się łączymy. Te czarne to są inne stacje, widzicie jak robią łączność. Te kolory wszystkie można sobie zmienić do własnych preferencji. Wszystkie te kratki można różne, chyba w inne kolory ustawić. Te połączenia tutaj, które reprezentują właśnie wysyłanie tej transmisji. Te kolory można zmienić do własnych upodobań właśnie w tym programie Grid Tracker. No na razie nie idzie. Ja często maksymalnie 2-3 razy próbuję się do kogoś dowołać, a potem już odpuszczam, bo to po prostu nie ma sensu. O, a jednak. I wtedy, jeżeli wyłączymy tutaj ten auto TX, a jednak on się do nas odezwie, to wystarczy, że tutaj dwa razy klikniemy na to czerwone pole i automatycznie już idzie do niego raport. Nie daję tu enable TX, bo się może wysłać stary komunikat, czyli na przykład zawołanie do jego znaku, nie? Tylko po prostu tutaj klikamy. O, i otrzymał. Proszę. On mi dał raport minus 18, więc słabiutko, ja mu dałem minus 9. On mi error 73 potwierdził, ja mu 73, dziękuję. I otworzyło mi się okienko tutaj z tymi wszystkimi parametrami danego QSO, czyli mamy mode, mamy band, raporty, jego lokator, czas, godzinę, damy OK i nam się automatycznie zapisuje do pliku ADIF. Możemy sobie open log directory i mamy tutaj loga w pliku zwykłym tekstowym albo po prostu już w ADIF-ie. Jeżeli, tak jak mówiłem wcześniej,
Nie potrzebujemy jakiegoś tam kolejnej łączności, bo nie wiem, dwa razy nam się potwierdziło na przykład z tą samą stacją, to możemy też tutaj wykasować, nie? I tutaj mamy tą stację, mamy tutaj czas, wszystko jest, nie? Dzisiaj tyle zrobiłem, niedużo, ale dzisiaj akurat nie siedziałem zbytnio przy komputerze, przy radiu. I taki ADIF potem mogę zaimportować do swojego programu logującego. Szwecja, Białoruś. No takie stacje, że tak powiem, są na paśmie. Co może zrobimy? Może zrobimy wywołanie. Bo teraz tak, ja mogę do kogoś próbować dowołać. Oni mogą mnie nie słyszeć. O, Turcja jest. Spróbujemy. Także czasem jak się nie udaje zrobić łączności ze stacjami, być może no ja je dobrze odbieram, a one mnie wcale albo słabo, albo nie wiem, nie mają chęci, żeby ze mną zrobić QSO, to po prostu przestawiam się na CQ. I czekam, aż jakieś ciekawe stacje się odezwą. Tak jak mówiłem, tutaj właśnie 10 minut ustawione, to się odświeża co 5 minut. I tutaj widać, gdzie jestem odbierany. W ostatnich 10 minutach oczywiście, nie? Więc taka, jak widać, zasięg europejski, nie? To mnie ciekawi, ta wyspa tutaj, ona należy do Norwegii i dość często tutaj ktoś odbiera, ale nikt się nie odezwie. I zobaczcie, że odbiera mnie na minus 6, więc całkiem dobrym raportem. Nie do końca tego rozgryzę, o co to chodzi, może tam jakiś, nie wiem, jest jakiś beacon i po prostu odbiera ten sygnał, a niekoniecznie jest to stacja, która aktualnie działa w ogóle na FT8. Nie mam zielonego pojęcia. No niestety Turcja się tutaj nie odzywa. To przejdźmy sobie na ostatni komunikat, czyli na wywołanie. I musimy tutaj ustawić, ale dobrze wiem i kojarzę, częstotliwość ta sama chyba na nadawanie i na słuch. To się potem zmienia. Też ja nie doczytałem generalnie, o co w tym tutaj chodzi, czemu jest inna na słuch, inna jest na nadawanie. Tak widocznie musi być. No i co? I robimy NLBOTX i wołamy. Tutaj jeszcze tym paskiem tutaj ustawiam sobie ten ALC na radiu. Nie jestem w stanie do końca wyczytać w internecie, jakie powinno być prawidłowe ALC. Każde radio może być inne. Na jednym filmie znalazłem, tam sugerowali, że musi być w połowie skali. Natomiast zauważyłem, że jak jest w połowie skali, to tak jakby słabiej mi to idzie. Jak to zmniejszam sobie do minimum, żeby tylko troszeczkę, że tak powiem, na skalę weszło, żeby troszeczkę ten wskaźnik się tam poruszył, to odnoszę wrażenie, że wtedy jestem bardziej, że tak powiem, skuteczny na tym ustawieniu. Natomiast co zauważyłem, że na różnych tutaj tych częstotliwościach to ALC może być różne, więc trzeba to po prostu tego pilnować. Tu jest ustawione, że mam tak minimalnie, delikatnie, że tak powiem, tam się porusza ten wskaźnik na radiu, natomiast na inne częstotliwości już może być znacznie większy ten wskaźnik, nie? Także na razie wołamy i zobaczymy, co będzie, czy ktoś się odezwie. A jak widzicie tutaj wcześniej, zanim zacząłem nagrywać, zrobiłem łączność z Islandią. O ile pamiętam, to z Islandią jeszcze nigdy nie miałem łączności. Fajnie, że ona wpadła, natomiast szkoda, że nie na SSB. Natomiast przypuszczam, że jakby to było na SSB, to gościu, czy gościuwa miałaby niezły pile-up i byłoby ciężko się dowołać. No, niektóre kraje bardzo rzadko nadają. Zapewne wynika to z tego, że tam jest może mało krótkofalowców i rzadko też może pracują, nie? O, i proszę. No to w sumie niepotrzebnie dwa razy kliknąłem odruchowo, natomiast on automatycznie by się odezwał. Automatycznie już tutaj by przeszedł w podanie raportu. Różnica 0,1, bardzo dobrze. Odbieram go na plus 5, on mnie na minus 2. Więc w sumie fajnie. I potwierdził. Ciach, okienko wyskoczyło. Zapisuję. Ja nawet nie analizuję tutaj tych danych, po prostu daję OK.
Natomiast po takiej łączności trzeba ponownie uruchomić tutaj automatyczne nadawanie. U mnie na SSB ze Skandynawią to trochę ciężko to idzie. FT8 widzę od razu, że jest skuteczniejsze. Zresztą też to było widać, jak wcześniej kilka lat temu pracowałem na PSK i RTTY. Całkiem inaczej to wszystko szło. Podobnie jest z FT8, natomiast FT8 jest bardziej zautomatyzowany niż tamte pozostałe emisje. Tutaj klikam, samo się robi, a tam trzeba, też się w sumie klika, też są jakby przygotowane te wszystkie makra, czyli te treści, natomiast trzeba chyba tam było więcej czasu poświęcić i bardziej to pilnować, żeby to miało ręce i nogi, żeby to się wysyłało w odpowiednim momencie i odpowiednie komunikaty. Natomiast jak widzicie, aby tutaj jest ten mój sygnał odbierany na Japonii, ale minus 21, no to gościu się nie odezwie, nie? 8,5 tysiąca kilometrów. Mógłbym tu oczywiście też zrobić CQ, JP na przykład, JP, no to JP, JP chyba, czy DE, czy jakikolwiek inny skrót kraju. I wtedy wołam konkretny kraj i konkretny kraj powinien się, że tak powiem, do mnie zgłosić. Widzicie, automatycznie mi tutaj odezwał się właśnie. I tu się coś, kurde, zapętla. Ja mu wysyłam raport, a on mnie coś nie bardzo chce odebrać. Albo coś, te czasy się nie zgadzają. Natomiast tutaj no jest 0,5, więc powinno być w porządku. Dobra, chyba nie ma sensu. Natomiast coś, co zapomniałem poprawić po ostatniej łączności, to ustawić taki sam RX i TX, żeby było w tej samej częstotliwości, czyli generalnie to. Nie wiem, czemu to się dzieje, nie wiem, czemu są różne częstotliwości na odbieranie, nadawanie, natomiast szkoda, że po danej łączności po prostu to nie wraca do tego, co było, żeby dalej móc wprost kontynuować CQ, tylko trzeba znowu tutaj to poprawiać, nie? Być może dlatego to nie zadziałało, aczkolwiek nie wiem. Nie zagłębiałem się, także no, temat łączności cyfrowych jest bardzo szeroki. Mnie też zachęcano do przeczytania tego poradnika, o którym wam wcześniej wspomniałem. Natomiast no niestety trochę mi brakuje czasu, żeby przeczytać te kilkadziesiąt stron. Generalnie tyle. Jeżeli macie jakieś uwagi do tego, co powiedziałem, jeżeli powiedziałem coś nie tak, to napiszcie w komentarzu, to się poprawię. To będzie dla mnie informacja też, że coś źle zrobiłem, coś źle powiedziałem, coś było może niejasne. Dobra, to myślę, że to byłoby tyle. Dzięki za dzisiaj i do następnych.